Witam wszystkich. Jakiś czas temu kupiłem taką zabawkę edukacyjną. Zobaczcie, jak to wygląda. No, dla mojego siostrzeńca, ale tak myślę chyba, że sam sobie ją po prostu otworzę, bo mnie bardzo interesuje. Tutaj mamy taki mały generatorek. Jakieś tam śmigiełko, jakieś tam, wiecie, kurczę, to jakąś tam lampeczkę mamy. Tam jakiś moduł razem z tym USB. No i to wszystko kosztowało 4 funty. Mi się wydaje, że kurde warto było, no nie wiem, zaraz zobaczę, otworzę i w ogóle zobaczycie razem ze mną, o co to w ogóle w tym wszystkim chodzi. Okej, ma to wyglądać tutaj tak, widzicie, piękny język chiński. Ja znam chiński, nie ma problemu, zaraz to rozczytam. Nie, żartuję. No nic, no to krok po kroku, tutaj intuicyjnie widzimy tutaj, jak to wszystko ma być zrobione. Widzicie? No a co jest w zestawie? No w zestawie mamy, zobaczcie, to jakąś tam lampkę, no nie, na LED. Jakiś tam śmigiełko, moduł USB, generator, kurwa, 5000 W. No i drewniana jakaś tam konstrukcja ze sklejki, to chyba laserem jest cięte. No nic, aż tam jestem ciekawy, jak to będzie działało. Okay, teraz muszę tutaj, zobaczcie, przylutować generator do tego modułu USB i później zrobić coś takiego, także nie będę was tutaj zanudzał, ja po prostu to wezmę i przylutuję, bo muszę lutownicę odpalić. No i wam zaraz pokażę, jak to wygląda, no nie? Zobaczcie, tutaj już zrobiłem taką konstrukcję. Tutaj czekają następne elementy. No kurde, no nie wiem, co o tym myślicie. Normalnie zabawka fajna, taka edukacyjna dla dziecka, no nie wiem. Rozłożę to, potem włożę z powrotem do tych, wiecie, tam gdzie powinno być i tam pod choinkę może włożę komuś, no. Okej, polutowałem już to wszystko i powiem wam, jestem normalnie pod wielkim wrażeniem, ponieważ ten wielki, kurde, ekstra generator coś tam, wam powiem, czy działa, zobaczcie. Widzicie to? Normalnie się świeci dioda, ja pierdzielę. Jestem w szoku. Także mówię, fajna zabawka za 4 funty. Na pewno jakieś dziecko to ucieszy. No tylko, że dziecko musi mieć zdolność lutowania. No nie, musi umieć lutować. No nic, ja tam skręcam dalej. Zaraz się do was włączą. Zobaczcie, teraz muszę zrobić. Ła, tutaj jest takie coś, o takie o. Coś i tam potem to wszystko poskręcam sobie i zobaczymy, co to w ogóle z tego będzie. Także taka zabawka fajna. Trudny orzech do zgryzienia, ale nic, pobawimy się. W każdym z nas jest trochę dziecka w końcu, nie? Step numer 8 został zrobiony, także odwracam teraz instrukcję i patrzę, co dalej mam do zrobienia. A na pewno macie ze mnie nabitkę, kurde, teraz. No nic, teraz zobaczcie tutaj, o, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Teraz muszę zrobić coś takiego, potem coś takiego i coś takiego i coś takiego. O! Toż to jest wiatrak normalnie, tylko jak ja to kurde uruchomię, ty, ale oszukali mnie, ja miałem takie, zamówiłem takie coś na korbkę, a przysłali mi wiatrak, no nie, oszuści, ale dzisiaj jest wiatr, to wyjdę na dwór i sprawdzę, czy to działa. Normalnie wyjdziemy sobie dzisiaj na dwór i sprawdzimy, czy działa. Jak zadziała i będzie się świecić, to ja będę w wielkim szoku. No na razie. Zwyciężyłem! Powiem wam, wygląda to naprawdę, kurde, kozacko, zobaczcie, zabawka za 4 funty, no nie? Tutaj, kurde, niby się tam ustawia do wiatru. No, jakby jakaś wichura była, to może by się ustawiło do wiatru. No, trzeba było troszeczkę nad tym popracować. Może użyć jakiegoś super gluta. Ale taka zabawka, wiecie, zamiast te dzieciaki bawić się, wiecie, w te PlayStation, czy tam jakieś głupie gierki, których jest dużo teraz i one uzależniają, to kupić dziecku taką zabawkę i naprawdę, to nie dość, że to jest edukacyjne, to jeszcze. Może wiecie, postawi sobie to, polakieruje, postawi sobie gdzieś na tarasie i będzie się cieszył, nie? Że się, kurde, nawet się świeci, ja pierdzielę. Zobaczcie, to działa. Normalnie jestem w szoku i to nawet nie potrzebuje takich dużych obrotów. No nie, zaraz zgaszę światło i wam pokażę jeszcze raz przy zgaszonym świetle. Właśnie odkryłem, że coś tutaj nie gra, bo w jedną stronę, zobaczcie, się pali, nie? A w drugą jak dmuchnę, nie, no Chińczyki pojebali plus minusem, kurde, także musicie wziąć to pod uwagę, że jak nie będzie wam chciało chodzić na wietrze, będzie się dmuchać,
To znaczy, że jest porąbany plus z minusem. No, ale dobrze, zaraz to odwrócimy przewody i powinno być ok, bo wiatr jakby nie było naciera z przodu, no nie? Z przodu naciera. A jak mi nacierał z tyłu, to się świeciło, a jak z przodu, to nie. No nic, zaraz odwrócę bieguny. No dobra, bieguny odwróciłem, to co? To dmuchamy, tak? Zobaczymy, czy siłą no, własnych płuc damy radę. I zobaczcie, nieraz Chińczycy pokazują, wiecie, taki free energy, no nie, oni używają właśnie takich świetlówek LED-owych. No. No nic, idę jeszcze raz na dwór. Zobaczymy, co się będzie działo. Kurde, ja coś nie mam szczęścia do tych wiatraków. Dzisiaj w Goleniowie mi się jeden rozwalił, a teraz drugi spadł. Okej, tak to wygląda. Zobaczcie, muszę jeszcze to polakierować, żeby było fajnie. I tak sobie będzie stało na półce u mnie. No powiem wam, fajna sprawa dla dzieciaka. Nawet nie dla dzieciaka, tak samemu sobie zrobić coś takiego. No nic, będę co jakiś czas właśnie kupował takie fajne kity, zabawki i dla was je budował, tak abyście mogli sobie po prostu to obejrzeć i ewentualnie też sobie takie kupić. Następnym projektem będzie bateria solna, która już do mnie leci z Hongkongu. Ale zaraz jeszcze pójdę na dwór i jeszcze raz uruchomimy ten wiatraczek. No tak parę tam, pokażę wam parę ujęć tam tego wszystkiego, jak to tam pięknie tam w ogóle wygląda. Okej. No i tak to na moim samochodzie. Trzeba ustawić do wiatru. A tak pracuje, zobaczcie, ta mini elektrownia. No może jestem pod wrażeniem normalnie, że coś tak małego może tak fajnie sobie pracować, nie? Nawet nie ma dużego wiatru. Także jak chcecie jakieś oświetlenie na balkon czy gdzieś, to jest całkiem fajne. Przestało wiać. Czekamy na podmuch. O, mamy podmuch. Fajnie. Normalnie produkujemy prąd. Zobaczcie, kurczę, i to praktycznie z niczego. Tak na każdej lampie, tak jak taki mały wentylatorek był, to by było nawet oświetlone wszystko, no nie? Stoimy na samochodzie, fejku nie ma. Wiatr się zmienia, musimy tą elektrownię cały czas przestawiać. Także, no nie, kupujcie dla dzieciaków, niech się dzieciaki bawią. Zobaczcie, jak to fajnie pracuje. Wszystko działa pięknie, ładnie. Także 4 funty wydane, mi się wydaje, w bardzo fajny, ciekawy sposób. No nic, pozdrawiam i zapraszam na inne filmy. Będę robił takie właśnie filmy dla dzieci, tak samo, aby sobie tam po prostu wiedziały, co mogą kupić, jakąś tam zabawkę fajną.